Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam do obejrzenia dzisiejszego programu, który nosi tytuł Życie z innej perspektywy. A dzisiaj chciałabym porozmawiać z Państwem na temat naszej drogi życia. Za mną w tle jedna z dróg, tych, które ludzie zbudowali, która prowadzi przez ziemię, ale oczywiście w tym programie będę mówiła o drodze, którą każdy z nas ma jako ten wyznaczony czy niewyznaczony kierunek swojego funkcjonowania, ilość zdarzeń, które mamy dotknąć, przeżyć. Czy one faktycznie są tak z góry opisane i z góry wiadome, a może mamy jako ludzie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o to, jak ta droga jest zbudowana, dokąd ona prowadzi, czy jest wąziutka, czy może bardzo szeroka, czy wyboista, pełna pułapek, czy raczej prosta i w miarę pomagająca człowiekowi lekko, swobodnie iść przez lata swojego życia. Opowiadam Państwu o teorii, o myśli związanej z przekazami, z filozofią istnienia, bo przez lata te wszystkie teksty tworzą przeogromny zespół wiedzy, który można nazwać filozofią istnienia. Ale zacznę od czegoś innego. My jako ludzie przyzwyczailiśmy się, że istnieje pewien system zorganizowania naszych wzajemnych relacji. Mamy w tym świecie pewne zwyczaje, schematy funkcjonowania naszego, schematy myślenia. Są instytucje, które określają, co nam wolno, czego nie wolno. Są pewne przyzwyczajenia, są pewne systemy władzy, które przyjęliśmy jako sposób funkcjonowania nas ludzi w społeczeństwie, z którymi możemy się nie zgadzać, możemy się i zgadzać, ale w gruncie rzeczy mamy taką świadomość, że nasze życie to społeczne, człowieka w społeczeństwie powinno być jakoś zorganizowane, bo jak nie będzie zorganizowane, to będzie panował totalny chaos. W świecie duchowym, w tej przestrzeni niewidocznej, niewidzialnej, energetycznej, strukturach myśli i uczuć, zupełnie inny świat. Świat duchowy mówi, że bardzo ludzie by chcieli narzucić tamtej przestrzeni, tej niematerialnej, system funkcjonowania taki, jak sobie potrafili tu na Ziemi sami zbudować. Właściwie to nawet mamy jako ludzie pewne oczekiwania do tamtej sfery, jak ona w relacjach z nami powinna funkcjonować i chcielibyśmy zobaczyć pewien ład i porządek, pewną organizację wzajemnych relacji różnych postaci duchowych. Bardzo często porównujemy ten system relacji istniejący prawdopodobnie, jak nam się wydaje, pomiędzy postaciami duchowymi do tego systemu organizacji, który mamy tu na Ziemi, który poznaliśmy i który albo nam się sprawdza, albo nie do końca się sprawdza, ale po prostu w ramach jego funkcjonujemy. Rzecz jednak ma się zupełnie inaczej. W tej sferze, o której Państwu opowiadam w programie Życie z innej perspektywy, rzecz polega nie na strukturach władzy, na podleganiu jeden drugiemu, na pisaniu kodeksów, prawideł, tylko na czymś totalnie innym. Na czym, pewnie pytacie? Polega to na tym, że każda postać, patrząc, komunikując się z drugą, przede wszystkim kieruje się w relacjach wzajemnych poziomem odczuwanego, uświadomionego sobie przez daną postać dobra, miłości, systemu wartości. Nikt nikomu nie musi się z tego spowiadać, bo to widać, to można odczuć z całego systemu funkcjonowania tej postaci. Oczywiście jako ludzie powiemy, no ale my tego nie umiemy, my jesteśmy ciągle narażani na pomyłki wynikające z tego, że jeden oszukuje drugiego, jeden pokazuje się, że jest może doskonalszy, lepszy, milszy niż w gruncie rzeczy w praktyce później życie daje na to taki czy inny dowód. Co wcale nie znaczy, żebyśmy nie brali pod uwagę, że istnieje zupełnie inny system funkcjonowania wzajemnego dwóch różnych ze sobą postaci. Dlaczego od tego zaczęłam dzisiejszy program? Myślę, że jest to ważna myśl, ważne spostrzeżenie, żeby zrozumieć, że pewne rzeczy, do których żeśmy się przyzwyczaili, przekazywane z pokolenia na pokolenie, z tradycji na tradycję, z epoki na epokę, w
wcale nie muszą funkcjonować tak, jak jako ludzie, żeśmy sobie to wytłumaczyli, wymyślili, że wcale nie musi być tak, jak do tej pory byliśmy o tym być może święcie przekonani, że funkcjonujemy my jako ludzie w relacjach ze sferą duchową w takich, a nie innych układach zależności, podległości, pewnych determinacji, które wpływają na człowieka albo i odwrotnie. Bierzmy pod uwagę, że być może te relacje wyglądają zupełnie inaczej. Kolejne pytanie. A po co nam w ogóle ta wiedza? Ja myślę, że ona jest bardzo potrzebna z kilku powodów. Przede wszystkim z tego powodu, że chcemy jako ludzie wiedzieć, z jaką przestrzenią duchową mamy do czynienia, jak tam funkcjonują te postacie, bo tak jak myśl głosi, stamtąd przyszliśmy, w tamtą stronę pójdziemy. Po drugie, tu, na Ziemi, budując tą cywilizację, nasze społeczne życie i swoje rodzinne życie i każdego z nas prywatne funkcjonowanie jako odrębnej osobowości, musimy mieć jakiś kierunek, jakiś wzorzec, który przynajmniej teoretycznie bierzemy pod uwagę, żeby się przynajmniej zastanowić nad tym, jacy jesteśmy, do czego zmierzamy i gdzie tu jest logika w tym wszystkim, co wydaje nam się w życiu bardzo ważne, czy jest sens brania pewnych rzeczy pod uwagę, bo może nie ma takiego sensu. Krótko mówiąc, te czasy, ten rok i ta epoka nazwana epoką przemiany, przyspieszenia energetycznego na Ziemi, epoką serca, to czas, w którym będziemy weryfikowali swoje poglądy. I również w zakresie komunikowania się człowieka ze sferą duchową, z postaciami duchowymi, aniołami, energiami opiekuńczymi i wszelakimi innymi postaciami, jakbyśmy je nie nazywali, też nastąpi wielka rewolucja, zmiana stosunku człowieka do tych postaci i zmiana pułapu wiedzy naszej ludzkiej na temat tego, jak my jako ludzie możemy w relacjach z tą przestrzenią doskonalszą, lepszą, bo tak o niej ciągle myślimy, funkcjonować. Celem rozwoju duchowego jest poznawanie siebie. Człowiek ma siebie poznawać, siebie w różnych sytuacjach, w różnych relacjach wzajemnych, ale w ramach tego poznawania samego siebie istotną rolę odgrywa poznawanie siebie w relacjach z innymi osobowościami, innymi strukturami. Jest to nasze wyzwanie – poznać siebie i jednocześnie poznawać tych, którzy są wokół nas, a dzięki komunikowaniu się z ludźmi, ze zwierzętami, ze światem, z różnymi strukturami energetycznymi, poznawać siebie, ale poprzez właśnie te wzajemne relacje, nasze reagowanie na te struktury. Mam ciągle w głowie definicję rozwoju duchowego, która dla mnie w moim rozumieniu tej tematyki jest niepodważalna. Jest to definicja, że świat duchowy jest przestrzenią dobra i ja jako człowiek, starając się tak jak potrafię się starać, zmierzam dokładnie w tą stronę. Inne rzeczy, jakieś nieporozumienia, które dzieją się być może w moim życiu, jakieś nie do końca przemyślane decyzje, owszem, zdarzają się, ale ten główny kierunek, ten główny azymut, to zmierzanie w swoim rozwoju do świata mojego wewnętrznego, dobrego, ciepłego, pełnego siły wibracyjnej, skutecznego i do świata kontaktów z ludźmi tak samo, dobrego, miłego, pełnego dobrych wzajemnych relacji. Ale jak Państwo dobrze wiecie, ludzie bardzo dużo opowiadają o ciemnych mocach tej tematyki. Mówią o energiach, które są bardzo dokuczliwe dla człowieka, o demonach, które potrafią komunikować się z człowiekiem. Mówią o energiach, które są w pewnym sensie nawet bezlitosne, bo potrafią tak zdeterminować życie człowieka, że on, ten biedaczek, niewiele ma tutaj do powiedzenia. Ludzie opowiadają o strukturach energetycznych, osobowościach, które właściwie nic, tylko mają jedno w swoim systemie rozumienia i odczuwania, dokuczyć człowiekowi. I mówią też o tej globalnej energii, która determinuje nas wszystkich, o naszej karmie, o naszym przeznaczeniu. O tych wszystkich determinantach, które powodują, że
Owszem, może coś mogę zadecydować, ale w gruncie rzeczy moja droga życiowa jest jasno określona, mocno sprecyzowana i nawet jeżeli bym stanęła na głowie, to i tak niewiele mogę zrobić, żeby zmienić tę drogę. Czy z punktu widzenia postaci, które poznałam, którymi się komunikuję i dzięki którym przekazałam ludziom tak wiele tekstów, przekazów, tak faktycznie wygląda przestrzeń duchowa, że z jednej strony jest ten piękny, dobry świat duchowy, a z drugiej strony te ciemności i te wszystkie niedobre postacie, przed którymi ludzie powinni się bronić, odgradzać od nich, niemal uciekać, gdzie tylko kto może uciec. Zupełnie inaczej wygląda ta tematyka. Po pierwsze, świat duchowy mówi, że wszyscy ludzie są dobrzy, a jeżeli ktoś robi coś, co ludzie uznają za niegodne, nie mieszczące się w systemie wartości wzajemnego funkcjonowania, to świat duchowy powie, ten człowiek się pogubił. Gdzieś nastąpiło coś, nasilił się proces, który wprowadził człowieka w chaos wewnętrzny, z którego wynikają takie, a nie inne jego zachowania. Świat duchowy mówi, ludzie, nie zbudujecie nigdy systemu sprawiedliwości, który przywoła wszystkich do porządku i z racji tego, że będą wiedzieli, że spotka ich kara, będą grzeczni i będą zachowywali się poprawnie. Mówią, że jest to niewykonalne. Istnieje natomiast ich zdaniem podstawowa rzecz, którą powinniśmy jako ludzie zrobić. Wcześniej stosować pewną profilaktykę, która w ujęciu sfery duchowej, przestrzeni energetycznej człowieka przede wszystkim związana jest z zachowaniem harmonii wewnętrznej, nasilaniem procesu rozwoju, doskonalenia się, przemiany i uczeniem człowieka nie bania się samego siebie, nie bania się sytuacji, z którymi musi się skonfrontować. Dlatego mowa jest cały czas o potrzebie nasilenia rozwoju wewnętrznego. Świat duchowy również twierdzi, że w sferze tej niewidocznej, tej, o której Państwu opowiadam, też wszystkie postacie są dobre. Też można powiedzieć, że niektóre mają jakiś problem wewnętrzny, mogą mieć jakieś zagubienie, ale tak jak w przypadku człowieka, również w przypadku tego rodzaju postaci, rzecz polega na trafieniu do sedna, a sednem jest serce, dobroć, system wartości, który jest w tej postaci, niemal jak diament schowany gdzieś tam w łupinkach jakiś prawie że pozamykany, ale on jest. Cała magia wzajemnych relacji polega na tym, żeby trafić do sedna człowieka poprzez jego zrozumienie i wzmocnienie poprzez to wszystkich pozytywnych tendencji, jakie on w sobie posiada. Dokładnie tak samo jest z tymi postaciami, o których ludzie opowiadają tak dużo bardzo różnych, kontrowersyjnych i czasami sprzecznych ze sobą opowieści. Przez te wszystkie lata oczywiście, że spotkałam się z osobami, które miały kontakt z postaciami, które działały na nie w sposób chaotyczny czy wprowadzający w chaos. Ale wierzcie mi, zupełnie nie rozumiem teorii, nie widzę czegoś takiego, co by się działo w sferze energetycznej człowieka, co jest nazywane zadomowieniem się w ciele człowieka jakiejś innej struktury energetycznej. Jest to po prostu nieporozumienie, jest to pewien być może skrót myślowy, ale czegoś takiego po prostu nie ma. Być może, żeby wyjaśnić pewne zjawiska, kiedyś w ten sposób zaczęto ludziom opowiadać, że istnieje niebezpieczeństwo zagubienia swojego własnego ja, zgubienia swojego własnego toku myślowego, uczuciowego, poprzez to, że jakaś inna osobowość będzie na ciebie miała taki kolosalny wpływ, że właściwie już nie wiesz, czy ty jesteś, czy ciebie nie ma. Ale patrząc na pole energetyczne ludzi, obserwując to, co dzieje się w przypadku osób, które mówią, że zostały zdeterminowane przez jakąś postać duchową, mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nie ma takiego wejścia w ciało człowieka innej osobowości. Istnieje natomiast zjawisko poddania się człowieka, tak jakby ogłosił kapitulację. Poddania się, które w praktyce owocuje tym, że ten ktoś uznaje, że chyba nie ma własnych poglądów, jest słabiutki, jest bezsilny, przede wszystkim
ogromnie się boi, a lęk tym bardziej jeszcze osłabia jego własne ja, jego osobowość, jego strukturę. W tym momencie, jeżeli jakakolwiek postać, no i tu dygresja, również człowieka, tego z krwi i kości, czy postać duchowa, ta, która nie posiada ciała materialnego, zacznie funkcjonować z człowiekiem w ten sposób, że zaczyna mu prawie że nadawać, żeby nie powiedzieć dyrygować nim, jak dyrygent dyryguje orkiestrą, to mamy do czynienia z zagubieniem się osobowości człowieka i z przyjęciem przez niego prawdy, determinacji od kogoś, kto jest jego w stosunku do niego zewnętrzną postacią, ale nie na litość wchodzenie jednej energii w ciało drugiej postaci. Te dyskusje, które jakiś czas temu w Polsce były popularne, czy w momencie, kiedy robimy przeszczep jakiegoś organu wewnętrznego, co wtedy dzieje się z człowiekiem? I oczywiście wtedy wszelkie badania i relacje ludzi o tym mówią, następuje przyjęcie pewnej części energii, pewnej, nazwijmy to, osobowości człowieka, bo organ żywy wszczepiony w drugą osobę jest organem, który musi posiadać pewną strukturę energetyczną, bo gdyby nie, to byłby po prostu fragmentem materii, która zaczyna mieć w sobie proces gnicia. No więc ta cząstka energii jest przyjmowana przez danej osoby pole energetyczne, ale wyzwaniem tej osoby jest przetransformować tą energię na taką, która będzie komunikowała się z całym jej polem energetycznym. Inaczej mówiąc, nie będzie czymś odrębnym, czymś, co próbuje zawojować i zdeterminować aurę tego kogoś, tylko odwrotnie, musi nastąpić pojednanie, scalenie, akt pewnej przepięknej harmonii, gdy dwie struktury, czasami nawet bardzo różne od siebie, spotykają się na przykład w jednej płaszczyźnie ciała człowieka i poprzez komunikację, budowanie jedności, spójności energetycznej dalej wspierają w życiu tego człowieka. Na pewno w tego rodzaju przypadkach potrzebne jest bardzo często albo zazwyczaj wsparcie psychologa, który pomaga człowiekowi jakby ogarnąć samego siebie, przypomnieć sobie, kim jest, jaki ma system wartości, o co mu w życiu chodzi. I jeżeli wtedy ujawniają się w danej osobie jakieś tendencje, przyzwyczajenia, nawyki, których nie miała do tej pory, to wyzwaniem jest wrócić do siebie, do swojej płaszczyzny funkcjonowania, a nie powiedzieć, że wtedy prawda, przyjęcie jakiejś wiązki energetycznej, chociażby przy przeszczepie czy przetransfuzji krwi, bo też takie teorie funkcjonują, jest czymś niebezpiecznym dla danej osoby. Nie bójmy się konfrontować z każdą energią, jaką jesteśmy w stanie się spotkać. To dotyczy nie tylko postaci duchowych, to również dotyczy ludzi, z którymi się kontaktujemy. Każdy człowiek to inne pole energetyczne, inny rodzaj wibracji, inny zestaw kolorów, które opowiadają o tym, jaki on jest i czego po tej osobie można się spodziewać. Uczmy się komunikowania z energiami i zastanówmy się, czy nie ma bardzo dużo racji, sporo racji w teorii, która mówi, że poddajemy się strukturom energetycznym, które od razu na starcie naszej relacji z tą strukturą uznajemy za zdecydowanie wielkie, potężniejsze od nas, jakbyśmy od razu już, prawda, zniżali swój własny potencjał energetyczny, albo które na starcie definiujemy jako nam w jakikolwiek sposób zagrażające, powodujące w człowieku przeogromny strach. Świat duchowy mówi, że lęk jest naszym wrogiem numer jeden. Nie diabeł, który funkcjonuje w świecie ludzi pod najróżniejszymi postaciami, ale nasz własny lęk. Lęk, który troszeczkę działa jak to światełko, które radiowóz ma na dachu swojego samochodu, które prawie że sygnalizuje, słuchajcie, ja człowiek boję się i niemalże wszystkie struktury z całej okolicy widzą, odbierają od tego człowieka pewne światła, pewne fale, pewne wibracje, które niemalże głoszą wszem i wobec, ja się boję, w związku z tym jestem słaby. W momencie, w którym cała nasza przestrzeń życiowa jest
możliwe do ukazania, opisania jako bajka niemalże, rozmowa różnych pól energetycznych ze sobą, komunikowania ich się albo odgradzania od siebie, funkcjonowanie takiej osoby, takiej osobowości, takiego pola energetycznego, które prawie że krzyczy w niebogłosy, boje się, bywa niestety nie traktowane jako to wszyscy idziemy i pomagamy temu komuś, żeby mu pomóc, tylko najczęściej pojawianie się wokół struktur, które nawet chcą tej bojącej się pełnej lęku i chaosu wewnętrznego dopomóc, bywa odbierane znów jako zagęszczenie jakieś zewnętrzne i najczęściej jest znów pewna kumulacja strachu w tej osobowości. W momencie, w którym zastanawiamy się, jak ludzie, my mamy funkcjonować z jakimiś postaciami, które faktycznie w sposób niekorzystny wpływają na człowieka, jest odpowiedź ta jedna podstawowa. No na pewno nie tak jak w relacji z człowiekiem, chociaż jest tutaj dużo wspólnych punktów, ale nie tak. Ta zasadnicza różnica polega na tym, człowieka możemy wyprosić ze swojego mieszkania, możemy komuś powiedzieć, żeby więcej do nas nie przychodził, do nas nie dzwonił, możemy się odciąć od kogoś, ale od sfery duchowej odciąć się w ten sposób nie da rady. Tutaj istnieje szerokie pole do popisu, jeżeli zaczynamy stosować prawo każdego z nas do wyrażania swojej wolnej woli, ale ta wola człowieka, nieakceptowania, niechcenia, niedawania przyzwolenia na kontakt z energią, której nie chcemy, ma być wyrażona spokojnie, bez żadnych emocji takich lękowo-negatywnych. Ma być wyrażona spokojnie, a jest to możliwe, gdy ten człowiek ma poczucie własnej wartości, gdy ma jakąś przynajmniej elementarną wiedzę, jak funkcjonuje człowiek w relacjach z postaciami duchowymi. No więc przyjmując tutaj za pewny punkt, że człowiek nie jest bezbronny w relacjach z energiami, że istnieje tutaj przede wszystkim wewnętrzny problem człowieka, wynikający z jakiegoś procesu lękowego, który w nim się zaczął zapewne wcześniej i być może trwa kilka lat. Wynika to często z totalnego chaosu, jaki zaczyna panować w ludziach, z niezrozumienia świata i tak dalej, i tak dalej. Trudno jest tak totalnie zrzucać pewne pretensje i żale swoje do postaci duchowych, bo w gruncie rzeczy w każdej relacji dwóch przestrzeni energetycznych, dwojga ludzi ze sobą, jest to rozmowa, która w przypadku ludzi jest też rozmową słowną, rozmową poprzez zachowania, poprzez obserwowanie jeden drugiego. Ale w przypadku niematerii, pól energetycznych, jest to rozmowa, która wynika poprzez odbieranie wzajemnej wibracji, która albo dźwięczy o tym, że jestem kimś słabym i człowiek prawie że idzie w rolę ofiary, albo mówi o odwadze konfrontowania się z każdą strukturą, bo masz świadomość, że umiesz, że możesz, że potrafisz z taką różną, najróżniejszą energią się po prostu skomunikować. Takie jest spojrzenie na nasze relacje z tymi postaciami, które dokuczają. Ale muszę Państwu powiedzieć, że na bazie moich skromnych doświadczeń z osobami, które miały niezbyt ciekawe dla siebie relacje ze sferą duchową, doszłam do wniosku, że najczęściej te relacje wynikały z takiego uwypuklenia poprzez konfrontację z inną energią w danej osobie, w danym człowieku, tego, co było jego szalenie słabym punktem. Wyobraźmy sobie kobietę, poznałam tą panią, gdzieś tam na Śląsku mieszka, kobietę, która uwielbiała plotkować na temat swoich sąsiadów i któregoś razu nagle się okazuje, że kobieta zaczyna słyszeć głos mówiącej do niej energii. No ale o czym ta energia mówiła? No plotkowała na sąsiadów. I gdy tej kobiecie tłumaczyłam, że tu tkwi błąd, w tym tkwi błąd, błędem jest nastawienie się na obgadywanie, prawda, innych ludzi, takie wścibstwo sąsiadki w stosunku do innych sąsiadów,
broniła się, mówiąc, że przecież ona ma prawo wiedzieć. No, może i ma prawo wiedzieć, ale to też jest wtrącanie się w czyjeś sprawy, to też również jest życie, karmienie się niemalże energią, która wcale nie jest znowu taka chlubna. Postać energii, która najczęściej chce kontaktu z człowiekiem, bo energie chcą kontaktu z człowiekiem, jest postacią, która jeżeli się chce wstrzelić w taką relację, to najczęściej będzie zaczynała tego rodzaju kontakt z człowiekiem od tego, co jest tą najbardziej czułą, dźwięczącą nutką w danej osobie. Więc w tym przypadku było to mówienie o pewnych rzeczach dotyczących sąsiadów. Jak się później okazało, to nie były prawdziwe fakty, było to jakieś tam bajdurzenie energii na ten temat. Natomiast nie tłumaczę energii, że zastosowała taki fortel, żeby mieć komunikację z człowiekiem, ale też nie chciałabym tłumaczyć człowieka, że biedny, no po prostu zdarzyło się kobiecie tego rodzaju komunikowanie się ze sferą duchową, bo dzięki tej sytuacji ta kobieta przeszła, bo właściwie musiała przejść, pewien proces weryfikowania swojego podejścia do ludzi, którzy wokół niej istnieli. I jeżeli nawet zajęło jej to 1,5 roku jakby wałkowania i konfrontowania się z energią, z którą miała tego rodzaju kontakt, to w gruncie rzeczy istotny jest ten efekt. Dostała pewną nauczkę, ale z drugiej strony ta nauczka przełożyła się też na zaprzestanie interesowania się i bycia jakimś takim szalenie podglądającą osobą innych ludzi. I jeszcze jeden przykład. Pewna też kobieta słyszała jakieś przekleństwa od energii. Właściwie była bardzo ochocza, żeby je powtarzać. I jak żeśmy się spotkały, bo prosiła mnie o poradę w tej kwestii, to bardzo jej zależało, żeby mi powtórzyć cały zestaw słów, jakie odebrała od tej postaci. Po czym okazało się, że ta pani na co dzień używa takiego słownictwa. Nie jestem kimś, kto wie wszystko albo rozumie wszystkie zjawiska dotyczące energii, bo myślę, że w ogóle nie ma takiego człowieka na świecie. Natomiast opowiadając Państwu o tym, chciałam pokazać, że pewne rzeczy w nas się uwypuklają po to, żebyśmy zweryfikowali samego siebie właśnie w relacji ze światem duchowym. Znam przykład rodziny, która w kontakcie z energią otrzymała przeogromną otuchę w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Okazało się, że nagle dzieci zaczynają widzieć i słyszeć jakąś postać duchową i ta postać duchowa, dając tym dzieciom bardzo dużo optymizmu na przyszłość, obiecując, że wszystko się dobrze skończy, że prawda, rodzice ogarną sytuację bytową i też te wzajemne kłótnie, że to wszystko dobrze się po prostu skończy, pomogły te postacie tym dzieciom nie załamać się i nie podejmować jakichś zachowań, decyzji, które potem byłyby bardzo bolesne w ich życiu. Mamy różnego rodzaju kontakty ze sferą duchową, ale to wiem na pewno. W zależności od tego, jacy my jesteśmy w tych kontaktach, możemy się spodziewać też i ciągu dalszego. Z jednej strony jest pewna droga rozwoju każdego z nas, każdej postaci duchowej, tej materialnej i niematerialnej, ale z drugiej strony na tej drodze rozwoju my wszyscy dajemy sobie jakąś inspirację. Chciałam w gruncie rzeczy też Państwu zasugerować, że nie należy bać się postaci duchowych. Dlaczego ich się boimy? No boimy się, że coś złego nam zrobią. Ale pytanie, co nam mogą zrobić złego? Człowiek może mi podstawić nogę na ulicy, może mnie oszukać. Co zrobi postać duchowa? No może we mnie uwypuklić pewne moje stany, żebym się z nimi skonfrontowała. To się zgadza. Ale co może mi zrobić jeszcze? O ile będzie człowiek pewien swojego systemu myślowego, swojego systemu wartości, jeżeli będzie słuchał się swojego systemu wrażliwości, uczuciowości, jest osobą bezpieczną w relacji z każdą energią. I czy to będzie postać materialna, czy niematerialna, jest ta sfera bezpieczeństwa.
My jako ludzie uwielbiamy na kogoś zwalać winę. Jeżeli nam coś nie wychodzi, to zastanawiamy się, kto tutaj mógłby być winien, jaki splot okoliczności. Bardzo często zrzucamy taką winę na postacie duchowe, uznając, że tu pewnie jakiś czart przyszedł, jakieś licho zajrzało do naszego życia, do naszego domu i coś spowodowało. No, ten czart najczęściej głosu nie zabierze. My mamy poczucie spokoju wewnętrznego, że na kogoś żeśmy winy zrzucili, ale prawda wygląda troszeczkę inaczej. To my samo stanowimy o sobie. I jeżeli jakiś człowiek spróbuje mnie zdominować, to nie jest to wina w gruncie rzeczy tego człowieka, tylko jest to moja wina, że nie trzymałam własnego kursu, tak jakbym była statkiem na morzu i w zależności od tego, kto na mnie kiwnął, to popłynęłam do takiego albo innego portu, zapominając, jaki jest cel mojego systemu myślowo-uczuciowego. Bardzo lubimy zwalać winę również na to, co jest nazwane karmą albo przeznaczeniem. Bardzo często osoby, którym niezbyt udaje się w życiu, mówią, że mają do niczego karmę, że mają takie przeznaczenie w swoim życiu. Tak a propos tej drogi naszej życiowej. I tutaj znów świat energii mówi zupełnie coś innego. Mówią o tym, że my owszem, rodząc się tutaj w materii, przygotowując się do życia, bazujemy na swoim dotychczasowym, ogromnym potencjale wiedzy, przeżyć, które wynikały z naszych wcześniejszych wcieleń. Co wcale nie znaczy, że stanął ktoś nad nami i surowym palcem pokazał, co mamy robić w kolejnym życiu, która droga ma nas poprowadzić i gdzie mamy się potknąć, a gdzie mamy na dłużej zatrzymać się na jakimś przystanku życiowym. Świat duchowy mówi, że nie ma takiego dyrygenta życiowego, całego losu twórcy, pisarza, że to my jesteśmy kimś, kto wchodząc w życie, posługując się pewnym systemem swojego dotychczasowego dorobku energetycznego, bazując i komunikując się z tymi, którzy są naszą rodziną, naszym środowiskiem, naszym otoczeniem, że my na bazie tego wszystkiego zaczynamy kreować siebie. I owszem, jeżeli bardzo chcemy, żeby coś w naszym tym podejmowanym życiu się zdarzyło, no to się zdarzy. Ale my mamy prawo głosu, my mamy prawo w trakcie swojego życia wypowiadać się, mówić, czego chcemy, a czego nie chcemy. Mamy prawo niwelować energię. To są, myślę, że dla nas ludzi dosyć nowe hasła. Co to znaczy, że ja mam prawo niwelować energię swojej przyszłości? O tym za chwilę. Wrócę do tego wątku. Rodzimy się. Jest pewna determinacja wynikająca z naszego dotychczasowego potencjału energetycznego, który żeśmy zdobyli, zgromadzili przez wędrowanie wiekami tu i ówdzie. Istnieją ludzie, którzy czegoś od nas oczekują, którzy coś nam dają albo nie dają. I na bazie tej całej rozmowy energetycznej w swoim środowisku podejmujemy decyzje. W momencie, w którym decyzji nie podejmujemy, kiedy nie mamy wizji, nie mamy marzeń, kiedy nie mamy determinacji wewnętrznej, czego chcemy, o co nam chodzi, czego bardzo nie chcemy, kiedy jest w miarę mała wiedza na temat tego, co w ogóle nie wchodzi w rachubę w naszym życiu, no to płyniemy. Płyniemy tak, jak fala nas będzie niosła. Ta fala budowana przez ludzi, którzy są wokół nas. Czasami jesteśmy bardziej aktywni w swoim życiu, czasami mniej. Czasami tak z dnia na dzień pozwalamy, żeby ta fala podawała nas dalej i dalej kolejnym datom i kolejnym latom naszego życia. W momencie, w którym człowiek zaczyna być aktywny w rozmowie energetycznej. Aktywny to znaczy wypowiada się, mówi w stosunku do ludzi, z którymi jest, co jemu się podoba, co mu się nie podoba, jakie relacje są dla niego tymi chcianymi, a jakie w ogóle powinny ulec metamorfozie. W momencie, w którym cały czas mówi o tym, czego oczekuje od przyszłości i w pewnym sensie koduje swoją przyszłość swoim chciejstwem, swoimi obrazami, wizjami, marzeniami, świat duchowy mówi wtedy, ta droga ulega pewnej modyfikacji.
I jeżeli nawet na tej drodze będą znajdowały się pewne pułapki, które sobie zaplanowałeś na starcie kiedyś tam swojego życia, mówiąc, no tam to pewnie wpadnę i poczuję, jak to jest być na przykład pokonanym człowiekiem, to w momencie, w którym na przykład zbliżasz się do tej pułapki życiowej, gdzieś tam w jakimś okresie czasu i nagle następuje w tobie mobilizacja wewnętrzna, przyspieszyłeś swój rozwój wewnętrzny, przeskakujesz taką pułapkę, może tam lekko się zachwiejesz, ale nie wpadniesz do niej. Dlaczego jest to możliwe? Dlatego, że energia jest żywym tworem. Jeżeli byśmy uznali, że przychodząc tutaj mamy tylko jedną dróżkę, po której moglibyśmy iść, to szczerze mówiąc byłoby fatalnie. Ale nie tylko dlatego tak nie jest. Również i dlatego, że w miarę rozwoju cywilizacji ludzkiej, każdego z nas, ludzi, w miarę wzrostu potencjału energetycznego człowieka, pewne rzeczy, które być może kiedyś były niemożliwe albo możliwe w bardzo małym zakresie, w tych czasach stają się możliwe w szerokim zakresie i stają się bardziej powszechne niż to kiedyś w ogóle mogło wchodzić w rachubę. To wynika ze wzrastającego potencjału energetycznego człowieka. Dlatego ten rozwój wewnętrzny jest tak szalenie ważnym tematem dla każdego z nas, bo przekłada się na nasze funkcjonowanie na co dzień w naszym życiu, przekłada się na kreację naszej przyszłości. Dlaczego można przewidywać przyszłość? Dlaczego Państwo dzwonicie do osób wróżących w najróżniejszy sposób, zerkających w gwiazdy i przepowiadających Wam, co może zdarzyć się za miesiąc, za dwa miesiące albo za dwa lata? Bo istnieje przeogromne prawdopodobieństwo, że z tego swojego kontekstu energetycznego, w jakim jesteście, z tej sytuacji życiowej, z waszego poziomu funkcjonowania pola energetycznego, tej całej struktury myślowo-uczuciowej, nawet w perspektywie czasowej, co jesteście w stanie zrobić. Lubię używać takiego przykładu. Jeżeli ktoś mnie posadził w łódkę i płynę Odrą, wiadomo, że dopłynę do Szczecina. Jeżeli mnie ktoś by posadził na łódkę i płynę Wisłą, wiadomo, że dopłynę do Trójmiasta. Co mogę zrobić, jeżeli nie podoba mi się płynięcie Odrą? Jeżeli nagle mi się odechciało dopłynąć do Szczecina, albo doszłam do wniosku, że ci, którzy mnie posadzili na tej łodzi, na przykład rodzice, bo oni też na przykład płyną do Szczecina, nagle dochodzę do wniosku, że ja nie chcę z nimi tam płynąć. Energie mówią, masz prawo. Co masz wtedy zrobić? Masz zmienić drogę energetyczną. Jak ją zmienić? Poprzez zmianę swojego potencjału energetycznego, zmianę swojej wibracji, poprzez zrobienie czegoś w życiu, zrobienie w konkrecie. Mam wysiąść przy najbliższej okazji, przesiąść się na tą drugą łódkę i wtedy zadać sobie pytanie, czy mnie to uszczęśliwiło i czy na pewno widzę siebie w uśmiechu, w promienistości, jeżeli znajdę się w Trójmieście. Na takie pytania jako ludzie zaczynamy sobie coraz częściej sami udzielać odpowiedzi albo prosimy kogoś, żeby nas wsparł, żeby nam powiedział, czy dalej płynąć do Szczecina to moje szczęście, a może to moje nieszczęście. W momencie, w którym ludzie zaczynają sobie uświadamiać, że celem ich życia jest być szczęśliwym człowiekiem, a nie kimś, kto będzie sobie głowę ciągle popiołem posypywał, decyzja o tego rodzaju przesiadce, oczywiście symbolicznej, bo mówię tu w gruncie rzeczy o zmianie energii, która poprowadzi w inną stronę, przyniesie zupełnie inne sytuacje. W tej sytuacji ja muszę zrobić coś konkretnego. W duchowości trudno cały czas liczyć na to, że przyjdzie anioł i prawda mnie weźmie na ręce i mnie przeniesie, chociaż pewne zdarzenia życiowe potrafią ludzi nieźle przestawić z jednego nurtu na drugi nurt energetyczny, ale zdecydowanie sensowniejsze, żeby nie powiedzieć lepsze jest wychodzenie z własną inicjatywą w tym zakresie. No więc jeżeli idę drogą, tak jak ta za moimi plecami, to powinnam sobie ciągle odpowiadać na pytanie, czy ja chcę dojść do tam dalej w tle widocznego lasu, a może interesują mnie zupełnie inne krajobrazy, więc co mam wtedy zrobić? Mam po prostu zmienić kierunek.
I czas, o którym teraz tak się powszechnie mówi, czas przyspieszenia energetycznego, zmiany energii w ludziach, na świecie, pomiędzy ludźmi, polega właśnie na tym, że robimy pewne zakręty, zmieniamy nurty energetyczne, bo chcemy, by nie doprowadziła nas dotychczasowa energia do tego, co jest w perspektywie możliwe do uchwycenia, czegoś, czego my nie chcemy. Jeżeli ktoś z Państwa usłyszy od osoby na przykład wróżącej taką zapowiedź, że słuchaj, no czeka Cię teraz kilka lat naprawdę trudnych, ciężkich, to co należy zrobić? Należy czym prędzej zmienić swoją energię. Zmiana energii powoduje, że stajemy się innym człowiekiem, chociaż na oko ktoś powie, wiesz, tak mniej więcej tak samo wyglądasz, ale ta inność wynika po prostu z pola energetycznego człowieka, z jego wibracji. I ten ktoś już nie jest osobą, której ta wróżba, dopiero co powiedziana, będzie dotyczyła, bo ona była kierowana do człowieka o określonym potencjale energetycznym. Ta zabawa w zmianę energii, ta na poważnie, bo w końcu to w życiu się dzieje naprawdę, a nie na niby, polega właśnie na tym, że uciekamy od nurtów, które wiadomo, dokąd nas mogą doprowadzić, a jeżeli mamy możliwość otrzymania wiedzy, wyczucia poprzez ten swój szósty zmysł, swoją intuicję, tego, co może nas spotkać i tego, co wyczuwamy jako zapowiedź prawdopodobnie zdarzających się zdarzeń w naszym życiu, to właściwie sensowną naszą jedyną reakcją jest zmienić tonację, zmienić energię. Jeżeli nawet wielcy wizjonerze ludzkości przepowiadali kataklizmy, rzeczy okropne, które miały się tutaj zdarzyć na świecie, to mieli wizję ludzi, którzy powielali w pewnym sensie pewne schematy zachowań, pewne struktury energetyczne. Natomiast sytuacja po wojnie, lata 70., 80., 90. w Polsce, bo o tych mogę powiedzieć, spowodowały niesamowity proces zmiany energii w ludziach. Z jednej strony jest to fajna wiadomość dla każdego człowieka, bo dzięki tej zmianie ten ktoś otrzymuje perspektywę, szansę. Albo z niej skorzysta, albo nie, to też jest osobny temat, czy będzie potrafił, czy nie będzie potrafił, ale tą szansę otrzymuje wyjścia w zupełnie inne przestrzenie energetyczne. I my jako ludzkość również robimy pewien zwrot, pewien zakręt, żeby nas nie dotyczyła ta cała wizja ciemnych przepowiedni dotyczących naszej przyszłości. Ale nie byłoby to możliwe i w sumie epoka serca nie miałaby nawet fundamentu, na którym mogłaby zaistnieć i zafunkcjonować, jeżeli chodzi o człowieka i o większą zbiorowość ludzką, gdyby nie ten temat. Wy możecie zmieniać drogę swojego życia. Możecie to zrobić. Każda osoba, która zamyka się w pudełku, mówiąc, że a już takie jest to moje życie, ja to już tak mam, robi bardzo źle. Jest to fatalne podejście do swojego życia. Ja myślę, że świat duchowy budzi w nas wojowników, osoby, które mimo istniejącego takiego czy innego kontekstu życiowego nie odpuszczają nawet na trochę w domaganiu się od siebie samego, od ludzi, z którymi jesteśmy, od sfery duchowej, która nas przecież otacza, od przyszłości, która przed nami jest, domagają się jak najbardziej optymalnego splotu zdarzeń. Obserwuję już w tych dwóch pierwszych miesiącach tego roku niesamowitą lawinę zdarzeń, które ludziom przewracają niemal życie do góry nogami. Jest to czas weryfikacji, wypływania zdarzeń, których żeśmy się nie spodziewali. W sferze osobistej wielu będzie wpadało w chaos. Co zrobić, żeby tego nie było, żeby nie było tego lęku związanego z dysharmonią wewnętrzną w człowieku? Odpowiedź jest wciąż ta sama.
przemyśl samego siebie i zrób coś dla swojego rozwoju wewnętrznego. Nie możesz być ciągle kimś, kto powiela system swoich myśli i uczuć, bo to nie te czasy. Energia mknie do przodu. Jeżeli chcesz rozumieć swoją rzeczywistość, musisz mieć z nią komunikację. A żeby się z nią umieć komunikować, musisz rozumieć różne energie, nie tylko te, które do tej pory były udziałem twojego życia. Żeby epoka serca, czas przyspieszenia energetycznego mógł dojść tutaj do głosu, musimy również wiedzieć, że bardzo ważnym tematem jest dla każdego z nas nie pozwolić się zakodować w sposób negatywny. Dla mnie wszystkie opowieści o klątwach, które ktoś na kogoś rzucił, to jest cudowny, typowy przykład na kodowanie się negatywne ludzi. Kiedyś zadzwoniła do mnie pewna pani, przerażona, było to tak prawie, że w połowie nocy, mówiąc, że właśnie jest po niezłej awanturze ze swoją wspólniczką. Pokłóciły się panie o jakieś sprawy biznesowe w firmie, w którą razem prowadziły. I pani przerażona do mnie dzwoni: kobieto, ratuj, bo tamta powiedziała, że rzuca na mnie klątwę. No co to jest rzucenie klątwy? To znaczy, że jeżeli ktoś mi powie, a niech ci się dzieje od tej pory jak najgorzej w twoim życiu, to albo ja przyjmuję tą energię jak list, który ktoś wysłał pocztą, albo jej nie przyjmuję. Jeżeli będziemy ludziom mówili o tym, że istnieją klątwy, to ludzie, tak najczęściej jest, będą uznawali, że ktoś ma prawo na kogoś taką klątwę rzucić. To jest pewna gra energetyczna. Sensowne zachowanie polega na tym, by powiedzieć, ale jestem ponad tym, to mnie nie dotyczy. W świecie ludzi może jest trudniej powiedzieć, że nie dotyczy mnie ktoś, kto, prawda, mieszka razem ze mną w jednym mieszkaniu, ale w świecie energetycznym jest to możliwe. W momencie, w którym odcinam się, dystansuję od tego rodzaju energii przez kogoś wysłanej, przede wszystkim powoduje, że ta energia tego kogoś na pewno nauczy, bo wraca z powrotem do tego, który ją wysyła. Ale najważniejsze, co chciałam tutaj powiedzieć, nie jestem osobą, która przyjmuje możliwość zdeterminowania mnie, wręcz zakodowania mnie przez czyjąś wolną wolę, w tym wypadku bardzo negatywną wolną wolę, bo skierowaną na złe dzianie się czegoś we mnie i w moim życiu, nie przyjmuję tego rodzaju energii. I ludziom trzeba mówić, że mają prawo nie przyjąć energii, mają prawo nie być zakodowani przez tego rodzaju osoby, które przede wszystkim z własnego lęku i z własnej bezsilności zaczynają stosować te chwyty poniżej pasa, którymi na pewno są tego rodzaju teksty rzucane jeden do drugiego. Kiedyś na jakimś spotkaniu ktoś mi opowiedział, że gdzieś tu w Polsce istnieje grupa osób, która nakłuwa zdjęcia, i dowiedziałam się, że jestem też również tam na jednym zdjęciu nieźle obkuwana jakimiś szpilkami. Uśmiechnęłam się i powiedziałam: mogę podać aktualne zdjęcie, proszę bardzo. Nauczmy się uśmiechać i patrzeć na ludzi jak na takich, co to prawie, że za średniowiecza tutaj się pojawili. Nie przyjmujmy tej energii. Weźmy sobie pod uwagę, że za każdym razem, gdy ktoś taką energię przyjmuje, staje się prawie, że dyplomatą zatrudnionym w pewnym dziwnym ministerstwie ciemnych mocy, a przecież nie o to chodzi. My jako ludzie mamy budować przestrzeń energii mocnej, silnej, pozytywnej. O to chodzi. Chodzi o człowieka zdrowego, człowieka, który nie przyjmuje kodów energetycznych negatywnych. Dla mnie mówienie o przeznaczeniu, które jest trudnym i ciężkim moim losem, jest kodowaniem mnie w sposób negatywny. Jeżeli byśmy dziecku na starcie jego życia mówili: słuchaj, życie jest ciężkie, no tak po coś ty się tu urodził, czekają cię same kłopoty w życiu, wyrządzilibyśmy tej osobie przeogromną krzywdę. Tak jak krzywdzą dzieci rodzice, którzy awanturują się, krzyczą na siebie w pokoju sąsiednim,
a obok w drugim pokoju śpi dziecko. Dziecko, nawet jeżeli nie rozumie, o co oni się kłócą, odbiera tą energię i kochając swoich rodziców przeżywa te wszystkie stany energetyczne, które jak tornado szaleją po pokoju. Może spójrzmy na to, co jest przez ludzi nazywane negatywną energią, jako na próbę kodowania człowieka przez pewne strachy, pewne determinacje. I jeżeli nawet gdzieś ktoś miał jakieś nieciekawe doświadczenia z energiami, mówmy o tym, że należy dystansować się od postaci energetycznych, bo nam ludziom niepotrzebne są nieciekawe doświadczenia, nawet jeżeli nas czegoś uczą, tak jak panią wspomnianą przeze mnie nauczyły nie obgadywania sąsiadów. Lepiej by było, gdyby ta pani nauczyła się poprzez coś bardzo pozytywnego, nie wiem, przyjaźń z sąsiadką, zupełnie innego rodzaju zachowań. Nie są nam potrzebne kodowania negatywne, bo i tak z racji różnych rozmów energetycznych, które toczą się w trakcie naszego życia, wiele jest rzeczy, z którymi musimy się konfrontować. Nie dokładajmy sobie do tego kuferka jeszcze więcej. Świat duchowy mówi, że dobro powinno być silne. Jak to rozumieć? To znaczy, że jeżeli ktoś ma dobrą intencję, no to powinna się jakoś tam ta energia, prawda, w praktyce realizować. Wielu ludzi mówi nie. Ci, którzy rozwijają się duchowo, to mają gorzej, bo oni jeszcze bardziej przeżywają wszystko, ale to też jest trochę nieporozumienie. Ale wróćmy do tego zdania. Dobro ma być silne. To znaczy człowiek operujący energią pozytywną, patrzący pozytywnie na ludzi, dostrzegający w nich te ukryte diamenty i te nieukryte diamenty. Człowiek, który patrzy na przestrzeń duchową i szuka w tej przestrzeni tych pozytywnych, bo wspierających go kontaktów. Człowiek, który w relacji z postacią tą zabłąkaną, która chce zapukać, zastukać, no bo chciałaby jakoś zaistnieć w życiu człowieka, powinien wiedzieć, że należy się uśmiechnąć do niej jak do wędrowca, który zgubił swoją drogę maszerowania w te swoje właściwe, gdzieś tam daleko istniejące przestrzenie funkcjonowania. Na tego rodzaju postacie nie działają ani dynamity, ani krzyczenie, ani tupanie nogami. Działa pozytywna energia. Spróbujmy taką stosować. Starajmy się budować wokół siebie świat złożony z ludzi i z postaci duchowych, tak jakbyśmy sklejali niemal w pewien piękny obraz, oczywiście żywy i zmieniający się, wszystkie poszczególne osobowości, struktury energetyczne, które powodują, że czujemy się pewni, silni i to jest to dobro, które na świecie ma pokazać swoją siłę. Nie pochylające głowy i nie uznające, że tylko jakby asekuracja od tego, co jest światem zewnętrznym, może spowodować, że nie poplamimy swoich rąk jakąkolwiek inną energią. Świat duchowy mówi, że powinniśmy przede wszystkim uczyć się komunikowania z ludźmi o najróżniejszym poziomie kultury, wibracji, energii, wykształcenia. Powinniśmy również uczyć się komunikacji z energiami wspaniałymi, pięknymi i tymi, które jako wędrowcy tamtych przestrzeni troszkę pogubili drogę albo zatrzymali się na jakimś przystanku duchowym i nie bardzo wiedzą, którą stronę z tego przystanku dalej mają pójść. Myślę, że zauważyli Państwo taki przeogromny, pozytywny powiew patrzenia na wszystko, co nas może w życiu spotkać, co nam może się zdarzyć. Istnieje w tym wszystkim chęć odcięcia się od pewnych schematów myślowych, bardzo zakorzenionych w różnych kierunkach rozwoju duchowego ludzi, odcięcia się od determinacji, które zupełnie nie są nam do niczego potrzebne. I jest to danie człowiekowi w ręce przeogromnego wolnościowego statutu niemalże duchowego. Masz prawo, możesz zmieniać, możesz przesiadać się z nurtu energetycznego na drugi, masz prawo poznawać, masz prawo mieć bezpośredni kontakt z postaciami duchowymi, masz prawo dystansować się od energii przeszłości. Nikt nie mówi, że masz odpokutować w tym życiu za grzechy swoich dziadków i pradziadków, za grzechy swoich rodziców, z prostego powodu. To było ich życie,
a oni zakończyli swoją rozmowę na temat doświadczeń życiowych sami ze sobą w tym przepięknym stanie, który nazywa się snem pośmiertnym każdej postaci, który chyba w religiach nazwany bardziej słowem czyściec, miejsce oczyszczania się bywa. To jest ich życie. Jeżeli chcesz się podczepiać pod ich energię i budować kontynuację, tak jak niekończący się most prowadzący od jakiejś energii w jakieś tam przestworza istnienia, no to to rób. Ale może zrobić co innego. Z ogromnym szacunkiem popatrzeć na to, co było, na tych, co tu byli, którzy tu na ziemi funkcjonowali, na tych, którzy byli członkami twojej rodziny, którzy dużo zrobili, żebyś mógł tutaj być i miał jakiś dorobek swojego tutaj ludzkiego życia, ale buduj swoją własną energię. I to jest ten cel wszystkiego. Budowanie własnej energii. Budowanie tej nowej drogi życia. Poprzez marzenia, kodowanie energii, niwelowanie energii, budowanie dla siebie perspektywy, wybaczenie sobie, nie ciągnięcie w nieskończoność przez lata jakiejś dziwnej winy czy pokuty za coś, co żeśmy zrobili. Zrobiliśmy kiedyś jako ludzie, którzy umieli tak, a nie inaczej zachować się w swoim życiu. Uznajmy, że z każdym miesiącem, każdym rokiem jesteśmy kimś innym. Dajmy sobie przywilej budowania swojej przyszłości, tak jak nam się to marzy. Czas życia jest krótki. Ludzie chorują, ludzie umierają, rodzą się następni. Walczmy o swoje życie. O tym mówi świat duchowy. Doceniajmy każdą chwilę swojego życia. To jest każdego z nas życie i znak równości. Życie to jest mój, każdego z nas, rozwój wewnętrzny, rozwój duchowy. Na bazie tego, co będę potrafiła z siebie wykrzesać, na bazie tego, jak będę umiała siebie pomalować, jakimi energiami, budowana droga przyszłości. A wszystko, co było, z szacunkiem, z pokłonem głowy, ale nie ciągnijmy tej energii. Dajmy sobie wolno stanowienie o sobie jako główny przywilej swojego życia. Oczywiście w ramach systemu wartości, który podpowiada nam nasze serce i oczywiście w domyśle, widząc taką drogę swojego funkcjonowania jako drogę prowadzącą do czegoś dobrego. Jeżeli nawet dobro miewa swoje różne odcienie, to idźmy w tamtą stronę. Niech będzie tęczą, ale niech będzie tym zestawem energetycznym, tym zestawem kolorów i wibracji, w którym chcemy być i w którym na pewno każdy człowiek bardzo chętnie by się znalazł. Jak się nie bać? Uśmiechając się do siebie i wiedząc, że nie przyszliśmy tutaj za karę, na jakąś pokutę, przyszliśmy tutaj cieszyć się z tego, że jest zima, że jest wiosna, że będzie lato, że jesteśmy i że możemy ze sobą rozmawiać, że możemy się dotykać, że możemy się przytulać, cieszyć się z tego, że jeszcze mamy szansę wywalczyć dla siebie jak najdłuższą drogę swojego życia. Bo w tej tematyce bardzo mocno i bardzo wyraźnie mówi się o tym, że ta droga też nie jest z góry określona. My mamy przeczucia, że być może niebawem się skończy, ale ta droga nie jest określona przez nikogo. Ona wynika z rytmu funkcjonowania naszego pola energetycznego, z kondycji, jakie to pole energetyczne posiada. Z tego rodzi się długość drogi naszego życia. I również z tego, jak umiemy poznawać siebie, rozmawiać ze sobą, komunikować się ze sobą, by nie było lęku, tego wewnętrznego chaosu. I również z tego, jak potrafimy komunikować się z innymi energiami, innymi strukturami. Ale żebyśmy chcieli z taką wyprostowaną postawą, z klatką piersiową do przodu iść przez życie, musimy też zdobyć pewną wiedzę na temat tego, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. I bardzo dobrze, że ta wiedza teraz, w tych czasach jest szeroko dostępna dla wszystkich. Życzę Państwu uśmiechu i pogody ducha w czasach, które się tak szalenie zmieniają energetycznie. Nie pozwólmy sobie na wpadanie w chaos, nawet co by się działo. Spróbujmy łatać energię, chwytać i cały czas
myśleć o tym, że to my budujemy drogę swojego życia. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Państwa za tydzień, też w sobotę o godzinie 17:45. Dobranoc.